Siemanko, z tej strony Karol i Natalia z Workout Athlete. Jesteśmy już w sekcjonie, gdzie jutro odbywają się zawody Straight Outta Battle, kategoria freestyle, a dzień później kategoria siłowa. Postanowiliśmy wesprzeć to wydarzenie, bo uważamy, że w tym momencie organizatorzy wszelkich zawodów w Polsce powinni się nawzajem wspierać w kontekście tego, żeby dalej pchnąć tę dyscyplinę w przód. My sami organizowaliśmy zawody w zeszłym roku, więc wiemy, z czym to się je i uważamy, że powinniśmy się nawzajem jako organizatorzy wspierać, aby rozwijać tą dyscyplinę. Nam jako Workout Athlete bardzo na tym zależy. I co? Ja pomimo tego, że nie startuję w tym roku, nie startuję w tym sezonie w zawodach, chcę także brać w nich aktywny udział, dlatego tutaj też przyjechaliśmy, dlatego sędziuję, chcę oceniać zawodników dokładnie tak, jak sam chciałbym być oceniony jako zawodnik. A ja zrobię krótki pokazik, bo nie może się bez tego odbyć, jak jest zawsze taka atmosfera, to aż człowieka korki w środku, a nie latałam od początku grudnia, więc trochę czasu i zobaczymy, co z tego zostało. Dokładnie, trzeba zmotywować także kobiety do uprawiania tej dyscypliny. To też. No i co? My lecimy na miejsce zawodów i widzimy się za chwilę. Ej, fajnie wyglądasz w płomieniach, idealnie odwzorowują twój charakter. Jak ci się podoba miejsce? Fajne, bardzo kameralne, takie w drewnie, bardzo fajny klimacik, taki fajny na siłowni w ogóle klimacik. Jakbym może tworzyła kiedyś swoją siłownię w przyszłości, niedalekiej. Znaczy jak będziemy tworzyli kiedyś naszą siłownię? Jak będziemy tworzyć naszą siłownię Workout Athlete, to jest to spoko motyw też taki. Kozacki. Drewniany, stodoła fajna. Mamy Marcina. Powiedz, co sądzisz o tym wydarzeniu, jak wygląda dla ciebie konstrukcja i całe miejsce? No ogólnie, co mogę powiedzieć, jest super. Najważniejsze jest to, żeby na wydarzeniu była ekstra atmosfera, super ludzie. To się zawsze zgadza w naszym otoczeniu instytutu workoutowym. Jeśli chodzi o organizację Ryśka, no to drugi raz to organizuje, jest świetnie. Jest super atmosfera, super miejsce do takiego wydarzenia. Więc tylko czekamy na start i lecimy. Więc super, że udało nam się wszystkim tutaj zgromadzić i będzie dobre wydarzenie. Nastawienie przed zawodami jest bardzo dobre, nie stresuję się jakoś zbytnio, mam mniej więcej obmyślane, co będę robił, ale ogólnie na luzie, nie? Wyjdzie, co wyjdzie, nie? Tak, no. Mamy tutaj Liwię, jest wicemistrzynią Polski. Powiedz ogólnie, jak przygotowania i jak się dzisiaj czujesz teraz? Ja się czuję bardzo pewnie, już chcę być na scenie, uwielbiam to. Występ to formalność już. Co uważasz o liczbie startujących kobiet? Ogólnie jest na plus czy na minus? Na minus. Biorąc pod uwagę, że chłopów mamy 302, a dziewczyn 3, no to tak trochę średnio, ale jednak dobrze, że w ogóle ta kategoria się odbywa i mam nadzieję, że za rok, dwa będzie już minimum tak 12 kobiet, żeby to się rozwinęło. We'll be right back.
wyniku, który dzisiaj startują. Mam nadzieję, że kiedyś ta liczba się znacznie powiększy od innych kobiet wygrywających freestyle w Polsce. Nie jest to łatwy sport dla kobiet, ale jak widać, może. Pojedynek na kołach, więc było dosyć ciekawie. No i co? Zaraz będziemy jeszcze jedli pizzkę i kończymy. Bardzo fajne zawody. Naprawdę petard. Siwek, to polski mamani.